No i bombowo udało się kontynuować w miejscu, w którym skończyłem. Już się bałem, że będę musiał tą misję robić ponownie. Wróciłem właśnie ze 105-kilometrowej przejażdżki rowerowej. I czuję się, jakby potrącił mnie pociąg, ale nie przez odległość, którą pokonałem, a przez to, że zapomniałem wziąć ze sobą nawet pojedynczego batonika. Kiepsko. Jak przymierzacie się do długich podróży, pamiętajcie, żeby mieć ze sobą coś do jedzenia. Najlepszy właśnie jest batonik. Niektórzy piją w trakcie też kolę. Polecam pół litra coli, żeby się docukrzyć. Nie każdy kolę dobrze znosi, także to nie jest recepta uniwersalna jakaś. No, natomiast w wielu przypadkach po kilkudziesięciu kilometrach to da taki pokaźny zastrzyk energii. No ja właśnie od 80 kilometra miałem kryzys na śniadanko, zjadłem sobie płatki, musli, no a potem był Armageddon. Muszę wymienić ten karabin, bo już nie zadaje takich fajnie dużych obrażeń. Jak wrócę do Concordii, to tam w mieście sobie coś fajnego, wow, tego się nie spodziewałem, co w mieście sobie coś fajnego wylosuję. No właśnie to jest, kurczę, to, że widzicie, przeciwnicy widzą nas przez ściany. Tak być nie powinno, przez ściany. No to ściana to nie jest oczywiście, ale... Nie przez ściany, ale no przez przeszkody po prostu, tak? Jest to trochę nie fair. Oczywiście no nie wymagam za dużo, nie myślcie sobie, to przecież jest tylko prosty shooter RPG. Więc cudów nie będzie. Natomiast na... Niektóre rzeczy pewnie mogłyby być nieco bardziej dopracowane. Chodź troszeczkę. Co za naiwniaki. Oj, naiwniaki jak naiwniaki, ale... Dość mocno dostałem w tyłek i właśnie zaraz zginę. Jeden punkt życia. To się nazywa szczęście. To się nazywa szczęście. Dobra, trzeba coś wyrzucić. Coś taniego. Na przykład tę oto tarczę. I podnieść skin customization, czyli dodatkową skórkę. Do czego to? Nie wiem. Prawdę mówiąc, nie wiem, co by to mogło oznaczać. Przydałaby się jakaś skrzyneczka z czym? Z zastrzykiem. Ergo z... No, z punktami życia. Tam coś jest na dole. No bo jak ta tarcza zejdzie do zera, to będzie ze mną bardzo kiepsko. Będzie bardzo kiepsko. Pofatyguję się na dół. Może w tej skrzyni coś będzie? Właśnie to jest to. Tu jest mnóstwo znajdziek, ale nigdy nie to, czego akurat potrzebuję. A nic, ten karabin tak swoją drogą to jest z którego poziomu? Z 9 poziomu. No gdyby zadawał obrażenia na przykład ognia, to z pewnością radziłby sobie dużo lepiej. Coś tu wypadło, chyba fioletowego, nie? Albo mi się wydawało. A może to podniosłem? Tu jest taki, ale to jest niestety shotgun. Nic mi po nim. Automatyczny, bo automatyczny, ale wciąż tylko shotgun. Złe wieści, złe wieści. Sobie poradziłem. Teraz jeszcze te wieżyczki trzeba wyeliminować. Amunicji jest, no akurat
tyle. No, punkty życia mi się powolutku regenerują. Bardzo dobrze to widzieć. Dobra, super. Coś czuję, że zaraz, no właśnie, wyjdzie ich tu więcej. Ups. Trzeba wczytać jakiś... O, właśnie. Nie, to nie jest to, czego potrzebowałem. No właśnie. O, o. Skończyła się amunicja. W porządku. O. Z takiego granacika to sobie użytego akurat zrobię. Co jest? Chcę przewinąć w dół, czemu nie mogę? Co jest? Jakiś dziwny bug. O, teraz już mogę. Tak. Czyżby potrzebna była podmianka? No, chociaż te obrażenia od mirwów są dużo lepsze. Nie, nie, mirwy to są najlepsze granaty. To są takie granaty, które rozdzielają się na kilka mniejszych. No i to faktycznie są obrażenia razy 7, czyli te 300 razy 7, no to łatwy rachunek, 2100 punktów obrażeń. Oho. Proszę. Dobra, to teraz się można troszeczkę dozbroić. Dobra, wyleczeni. W porządku. Tarcze. O, taka tarcza by się przydała, na przykład 379 punktów w porównaniu do chyba 300, tak? 303 jeszcze odejmującej życie. Nie, no to jest obowiązkowy zakup, coś czuję. Aha, jestem, no tak. Zabawne, nie mogę jej zakupić, bo ekwipunek jest pełen, no to trzeba coś posprzedawać w takim razie. Trzeba coś posprzedawać. Ten zadający obrażenie od ognia to można zostawić z racji tego, że no może się przydać jeszcze. Całkiem niezły jest. Dobra, natomiast tak, tarczę trzeba kupić. Tarczę trzeba wymienić. Tarcza wymieniona. No, od razu to lepiej wygląda. Jeszcze jedną apteczkę. Bach. A właśnie. No bo te trzy można łączyć i zrobić coś w bazie z nich ciekawego. W tej maszynie, o której wam mówiłem, służącej właśnie do łączenia przedmiotów tego samego poziomu. W celu tworzenia przedmiotów o poziom lepszych Railgun. Czy to się przyda? Zamraża. Nie, to ten railgun to jest właśnie to, co strzela kilkoma pociskami naraz i prawdę mówiąc nie jest to nic ciekawego. Tak jak mówiłem we wcześniejszych filmikach, moją ulubioną bronią w tej grze są karabiny snajperskie, które są no bezkonkurencyjne. Jest jeden punkcik do rozdania ulepszeń, warto to zrobić. Nie jest aż taki zły ten claptrap, zobaczcie, na przykład tutaj jest skill, który wydłuża czas przebywania w tym trybie Second Wind, kiedy zginiemy i mamy szansę jeszcze się wskrzesić, zabijając przeciwnika. Warto w to zainwestować, bo każdy kolejny punkcik to są zwiększone obrażenia, prędkość przeładowania. No i przede wszystkim czas przebywania w tym stanie, który jest i tak relatywnie krótki. No i czasem to jest frustrujące, że już prawie dobiliśmy przeciwnika, już prawie wstaliśmy, ale nie. Niestety. Giniemy. No w porządku. Tu jest jakiś przeciwnik. No coś czuję, że tutaj będzie wielka rozruba. O, no tak, to zdecydowanie najlepszy bonus, jaki mogłem dostać.
zwierzyczki. Patrzcie, jakie one robią tutaj zamieszanie. Co jest? Bum. Bum. Co, w poptokach? Nie. Kurczę, cały czas przybywają. Co to? Odpalił mnie dziad, no. No, po wymianie tarczy jest troszeczkę lepiej. Już nie dostaję takiego łupnia. Coś czuję, że... że... nie przejdę tam. To by było zbyt piękne, bo tu przecież jest tak rozległy kompleks. Chyba, że może warto go zwiedzić, zanim pójdę dalej. Być może coś cennego uda się znaleźć. No nie, bo to jest i tak... tak zamknięte, czyli... przewiduję, że coś pójdzie nie tak i tak będzie trzeba tutaj wrócić. Że coś się zamknie, coś się zablokuje, coś się zepsuje. Nie mogło być chyba inaczej. A, proszę. Proste. Gra jest dość przewidywalna. Szczerze, nie przejmuję się tym. No, Borderlands ma w sobie coś takiego uzależniającego, że jak już trochę się pogra, to chce się grać jeszcze więcej, więcej, więcej. Sama zabawa ze znajomymi też daje dużo frajdy, bo tutaj maksymalnie ze sobą mogą współpracować 4 gracze. Dołączając się do siebie po prostu, tak? Dołączamy się w locie do czyjejś gry, możemy razem robić questy. Co tu się dzieje? No właśnie, to się dzieje. No tak. Nie wiem, czy... moje granaty chyba... nie zrobiły tam wielkiego zamieszania. Oj. Dobra. Trzeba zmienić chyba broń. Któż tu z nami zaczął współpracować, no proszę. Podejrzane. No, czyli teraz pewnie się tam otworzyły drzwi. Perfect. I know exactly where you can get an excellent military AI. Just come find me. First, I'll have to show you how to shut down the bosun's barrier. Albo tam. Tam gdzieś na dole. No tu albo tu w każdym razie pójdziemy. Czy jednak tutaj, dobra, jeszcze sobie zobaczę, co muszę zrobić, żeby odblokować kolejne te tokeny, bo tutaj jest cała lista rzeczy, które trzeba zrobić, żeby je sobie odblokować. No wiadomo, że to się robi przy okazji, natomiast czasem jest coś tak blisko wykonania, że aż, no właśnie, na przykład podpalić przeciwników, tak? Znaleźć jakieś zielone przedmioty. Warto na to czasem zerknąć, żeby tych punktów zebrać jak najwięcej. To jest takie niby nic, ale potrafi zrobić różnicę. To są dodatkowe gdzieś tam procenty. Tak, wcześniej wybieraliśmy tryb szybsze przeładowanie, większe obrażenie od broni. No jest tego sporo. No i ziarnko do ziarnka, procent do procentu i... no i postać zaczyna od razu inaczej funkcjonować. Dobra,
trzeba parę kulek w nich ładować. Cóż to? Aha, wieżyczka, wieżyczka. Tak, tak, tak. Dobra. Cztery naboje. Cztery naboje to nie jest dużo. Trzeba je dobrze wykorzystać. No i właśnie to jest źle wykorzystany naboj. No nie. Na szczęście ten punkt wskrzeszenia jest dość blisko. No właśnie, jak oni używają tej umiejętności, kiedy wzbijam się w powietrze i ja w ogóle tej umiejętności nie używam, może powinienem zacząć. Jak przeciwnik używa tej umiejętności, to przy okazji nas właśnie spycha i to w takich sytuacjach jak przed chwilą potrafi być no całkiem irytujące. Warto podnosić białą broń, chyba nie bardzo. Chyba że pod kątem ewentualnej przeróbki. Dobra. Pasuje gdzieś tam się chyba wzbić. A do góry. Była gdzieś odskocznia. No właśnie, na przykład tu jest odskocznia. Hops. Może trzeba zmienić broń na taką działającą na krótszym dystansie. No, nie ma sensu. Chwileczkę wrócić po odnowienie tych. Tu ktoś do mnie leci. Nieumiejętnie rzucony granat. Wyjątkowo nieumiejętnie. Tu jesteś, gogatku. Akurat głowa mu wystaje. Dobra. Jest dobry moment, żeby uzupełnić braki w amunicji. No właśnie, mówiłem, że ja w ogóle nie korzystam z tej umiejętności wyskoku i obezwładnienia, to znaczy nie obezwładnienia, a no takie stąpnięcie, tak? Jakoś wydaje mi się mało praktyczne. Gdzie oni są? Aha, tu. Dobra. Tak tylko dla pokazu. A no właśnie, nowa zamrażająca. O, tamci sobie zginęli po prostu. Ciekawe. Oni chyba tutaj trafili na jakąś beczkę wybuchową. No. A tu lecisz, gagatku. A bo ty z plecakiem odrzutowym jesteś, chłopie. No nie wiem po jaką cholerę, bo tak jak mówię, no ja z tego w ogóle nie korzystam. Ale niech sobie będzie. A co? Prawie spadłem. Wow, wow, wow. O, teraz skorzystam. C. Prawie mi się udało. Thank you.
headshoty mi wychodzą całkiem nieźle. Tyle dobrze. Więc nikt nas tu chyba nie zapraszał. Ale kto nam zabroni wejść, nie? Dobra, skrzyneczki. Dobra, no tu będzie coś konkretnego. No dobra, tylko ja właśnie się zastanawiam, co z tym odblokowaniem kolejnego slotu na broń, bo z dwoma slotami naprawdę się wiele nie zrobi. Proszę. Ja już patrzyłem, czy nie można czego przez przypadek odblokować sobie za pomocą tych tam w mieście na czarnym rynku, ale nie. A nie pamiętam za cholerę, jak to się robiło w drugiej części. Wydaje mi się, że to wraz z rozwojem fabuły gdzieś tam jakiś główny quest mógł to odblokowywać, ale nie wiem. Nieważne. Wszystko przyjdzie z czasem. No cóż, jako że dostałem wyrzutnię rakiet, to spodziewam się, że w niedalekim czasie czeka nas walka z bossem. No tak, taki punkt mógłby to sugerować. Tak. Trzeba się dozbroić, natomiast tutaj nie ma czego nawet bardzo kupować. Oprócz apteczek. No tak to wszystko jest, właśnie ten. O! Class mod. I ten wygląda nieźle. Max health plus 241, tylko że mnie na to nie stać. Potrzebuję 300 dolarków. Ale zaraz je chyba dozbieram. Jeszcze jedna broń. A sprzedajmy to cudo. I tym oto sposobem. Tak, coś czuję, że to jest dobra inwestycja. Tak, to jest na pewno doskonała inwestycja. 241 więcej życia. Ha! Przecież. No i co? Super. Dobra, niech się stopniowo regeneruje. Czy tu był punkt zapisu? Tak, tu był punkt zapisu. Halo, halo. No dobra. Zanim tu wejdziemy, przerwę nagrywanie i zaproszę was do kolejnego odcinka Let's Playa z gry Borderlands Pre-Sequel. Mam nadzieję, że wam się podoba, a jak się wam nie podoba, napiszcie dlaczego nie i ja się postaram zmienić wasze nastawienie. Cześć!